Cześć, witam Was serdecznie, Arek od Drukarek z tej strony i witam Was w nowym tygodniu. Co ten tydzień nam przyniesie, zobaczymy. Na pewno dość sporo pracy, jeżeli chodzi o nasze nowe miejsce. Ale jak na chwilę obecną mam coś w tym kartonie. Ja też nie wiem co, bo to jest ostatni sprzęt, który mi został z tych jeszcze nie zrobionych z zeszłego tygodnia. I prawdopodobnie w środku, słuchajcie, będzie drukarka naszego widza, ale inna. Tak mi się wydaje, bo ja nie pamiętam, żebym uzgadniał drukarkę HP, chociaż możliwe, że moja małżonka z kimś uzgadniała. Nie wiem, co to jest, więc spróbuję to jakoś ogarnąć. Dzisiaj, jutro też po południu będę działał już w nowym miejscu, ale to jeszcze umeblowanie, jeszcze jeden zamek i w sumie będzie można wprowadzać. O, słuchajcie, tu jest Epson. Tu jest Epson. A zaraz, dlaczego idę w tą stronę, też wam mówię, bo te Epsony lubią klienci u mnie zostawiać. Zobaczcie. Aż mam dwa. 27-14 ET i L3150. Czemu one tutaj leżą takie porozbierane i niezłożone? Bo tego nikt nie chce ode mnie odebrać. Jeśli nie ma co dziwić, to zostawiłem w takim postaci. Bo drukarki nowe. Z 500 kartek wydrukowały i pozostawiłem. Idę po rękawiczki. Słuchajcie, bo tam może być różnie. A ona przyszła, sami zauważcie, w takowy sposób. Nic więcej się nie wydarzało. Przepraszam, nic więcej nie było zabezpieczeniu tego urządzenia. Tak przyszła, coś tu wylane, coś tutaj nie tak jak powinno być, albo nie. Tak, słuchajcie, jak już wysyłacie do mnie, starajcie się trochę inaczej to zrobić. No zobaczcie, jak to wygląda. Dobrze, że ma to udokumentowane, bo czasami przychodziły potłuczone, pobite. Skaner jest cały, ale musi być miejsce i strefa zgniotu, słuchajcie, moi drodzy. Karteczka jest, oczywiście. Błąd, nie ma wszystkich kolorów. Trzeba wyczyścić. Faktura VAT. Dobra. To może być ciekawy case. Najpierw trzeba będzie sprawdzić, co powie Quick Reset na to urządzenie. Ono widać, że na pewno było użytkowanie. O, to będzie trzeba rozkręcać. Encoder, czy widzicie, czy nie widzicie, ale to już było rozkręcane. Ktoś tu swoje 5 groszy wsadzał. O, i nawet nie... Zobaczcie. Błąd był, no bo był, nie? No może być ciekawie, ale ja lubię wyzwania. Enkoder jest do bani. Coś tu było rozkręcane, coś tu było robione. I to grubo. No temat jest niby teoretycznie do ogarnięcia, bo części to ja posiadam, nie? Natomiast ona już swoje lata świetności ma za sobą. Dobra. Pierwsze to sprawdźmy chociaż sobie, żebyśmy tu zdiagnozowali, co ktoś miał na myśli. Nie była dobrze wsunięta taśma, więc skaner i tak walił błąd. Co Quick Reset nam powie? Tego też nie wiem. Natomiast tu było dość sporo grzebane. I ja sobie nie przypominam, żeby ktoś mi o tym mówił, a ja to przyjmę. Może. Był bardzo przekonujący widz. Więc zdecydowałem się, że to wezmę i spróbuję reanimować. Chociaż stronię od takich rzeczy i nie wiem, dlaczego to do mnie trafiło. Może się pomyliłem albo źle zrozumiałem. Dobra, nieważne. Jest to mój czas, słuchajcie, bardzo cenny, a w tych drukarkach jest dużo siedzenia. Natomiast no, sprawdzimy, no, bo może jej pomożemy i będzie drukować, nie? Okej. Ja bardzo lubię wyzwania. Ale Epson to jest Epson. Jeżeli możecie, nie kupujcie ich. Arek nie doradza, co kupić, ale doradza, czego nie kupić. Nie kupujcie tych modeli. Ja nie mam przekonania w ogóle. Nie mam. Nie wiem, czy musiałaby mi ta firma przekonać, żebym komuś polecił tego typu urządzenie. Tutaj ta taśma jest trochę źle zwinięta. Wali błąd. I don't know jaki. Weźmy komputer i zobaczmy, co powie oprogramowanie. To jest bardzo ważne. No, trzeba to zdiagnozować. A ten się najbardziej do tego nadaje. A co to jest, słuchajcie? 3110, tak. Popularny sprzęt. Nie wiem, czy... O, chyba ten kabel USB będzie bardziej pewny, bo coś z tamtym długim już mi się zaczyna dziać. Klik.
i zerknijmy po uruchomieniu Wika, co nam tu powie. Jest podpięta printer network. Wykryta jest. Wykryta drukarka jest. Read nie potrafi nic czytać. Pokazuje w ogóle pokazuje jakieś bzdury, że nie może się dostać do wnętrza. Kółko się kręci. Same błędy. Same błędy. Prawdopodobnie było to czyszczone. W tym momencie już kicha z tego będzie. Ink Church. Nie. Zróbmy tak. Print test. I teraz też wywali taki sam błąd. Powinien bynajmniej. Myślę, że tutaj. Jeszcze raz. Ja to oprogramowanie rozłączę. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ściągnę. Ściągnę z głowy tą aplikację. Drukarka jest wykryta. Zauważcie, jest tutaj w tym miejscu, w tym obszarze, ona jest wykryta. Nie? A w tym momencie, jakby zróbmy chociaż sobie print test, wywala wszystko, co tylko może wywalić. Czyli zapis kiepski, coś z USB, etc. Błąd się wyświetla. Kamera na głowę idzie, bo będzie to błąd związany właśnie z tymi czynnościami, które by były już wykonywane. A dlaczego? No bo już miałem takie sytuacje i prawdopodobnie nic z tego już nie będzie. Co ja jeszcze mogę dla tej drukarki zrobić? Zaraz wam powiem. Czekajcie, jak to się wyciągało, bo już nie pamiętam. Jest tutaj ten skaner na bok, pójdzie. Co ja mogę zrobić? Tutaj w tym obszarze na bank były ściągane wszystkie te nasze wkłady, pojemniki z zasilaniem, więc będzie trzeba sprawdzić, co można. Ja mam części, natomiast drukarka widzę, że trochę już popracowała, więc ja bym tak był trochę przeciwny, żeby ją na siłę reanimować, a to dlatego, że później kto weźmie odpowiedzialność za długotrwałość pracy tego urządzenia, a ja tak bardzo nie lubię. Wczoraj też zakładałem w kancelarii moduły Bemna. Słuchajcie, do koniki już się wyleczyłem z tematów takich, że zrobię to ze, jak obrazowy bęben do drukarki laserowej. Wolę kupić nowy, oryginalny, niż regenerować to w jakimś własnym zakresie, dlatego, że to później krótko funkcjonuje, a tutaj Piotr wymaga, nie ma się co dziwić, ma klientów, którzy chcą szybko wszystko mieć klepnięte, druknięte. Wymaga, że ma być wszystko dobrze i też płaci dobrze. Mamy do oględzin tą głowicę właśnie. I to jest bardzo ciekawe. Ja uważam, że tutaj już ktoś był, bo to sami widzieliście, że jednak tak. Błąd wewnętrzny, tu by trzeba było i głowicę spróbować podmienić na inną, jak i również, słuchajcie, spróbować z płytą, która w Epsoniku lubi się trzaskać. No pięknie, słuchajcie, no pięknie. Czy ktoś już widzi, o co tu kaman? Już wam pokazuję. Usmażone. Tutaj się iskrzyło, i można powiedzieć, że można sobie to wsadzić w nos. Zobaczymy tu. Tu się też pięknie smażyło, tu w tym miejscu. Czyli usmażony L3110. Słuchajcie, moi drodzy, film nagrałem z pały, czyli było zapakowane, wyciągnęłem i tak dalej. Bardzo was proszę, jak nie czujecie się na siłach, szkoda urządzenia, bo ja bym je uratował prawdopodobnie, gdyby nie było tak głęboko to posunięte, bo w tym momencie ja mogę to jedynie poskładać i odesłać do klienta i ja tego nie naprawię. Ja bym musiał tu włożyć tak dużo swojej pracy, części, jak całe, wszystkie te taśmy, to jest usmażone. Tu zwarcie poszło, słuchajcie. Raz, aż się o Jezu, no zobaczcie, co tu jest. To jest dziura. Na płytę, na całą kontrolę, na głowicę. Czyli tak, 400 zł dobrą głowicę. Nie patrzcie na Chińczyków, bo możecie się zdziwić, a już przerabiam ten temat. 400 zł dobra głowica. Jeżeli chodzi o płytę główną,
Nie chciałbym kupować rozbitkę i tak dalej, ale jeżeli miało mieć to sens, strzelam 300, nie? Czyli mamy w granicach 700 zł. No i ile za tę robotę trzeba wziąć, jeżeli to urządzenie kupimy za mniej więcej tyle? Tutaj już nic z tego nie będzie. A można by było za 200, 250 zł zrobić to, ale trzeba by było to do mnie się wcześniej odezwać. Ja wiem, że jak pokazuję już te naprawy, to czujemy się na siłach, że możemy to zrobić. Natomiast ja wam powiem jedną taką anegdotę, może niekoniecznie. Ja oglądałem kiedyś Top Gun i bardzo podobał mi się ten film, chyba do dzisiaj. Natomiast do myśliwca bym nie wsiadł. Może porównanie drukarki do myśliwca jest całkowicie inne, natomiast tymi joystickami też by sobie człowiek mógł pomachać i pomyśleć, że poleci. No nie, jeżeli się nie czujemy na siłach, możemy to popsuć. Szkoda, bo można by było to naprawić. Bardzo dziękuję wam za atencję. Printworld Sklep to była reklama. Subskrybujcie i piszcie komentarze. Tu jest adekwatnie pomyłka naszego widza w tej sztuce, którą wykonywał, i te zwarcie często właśnie w ten sposób wychodzi. Dziękuję za atencję. Do zobaczenia w kolejnych dniach. Dzięki, cześć.